Każdy z nas ich potrzebuje, ponieważ są podstawowym elementem budulcowym naszego organizmu. Są podstawowym składnikiem m.in. krwi, przeciwciał, hormonów czy enzymów. Dzieci potrzebują ich bardzo dużo do prawidłowego wzrostu, a my, dorośli, musimy uzupełniać ich codzienną utratę w wyniku normalnych reakcji biochemicznych organizmu. Co to takiego? Zapraszam na kolejny film z serii o składnikach żywności. Białko, bo o nim mowa, jest konieczne w naszej diecie, ponieważ nasz organizm potrafi samodzielnie syntetyzować, czyli wytworzyć, tylko pewną część białek. Pozostałe muszą być dostarczane z pożywieniem. Istnieje wiele typów białek, które spełniają wiele różnych funkcji biologicznych. Białka znajdziemy na przykład w skórze, paznokciach, a nawet we włóknach jedwabiu czy sieci pajęczej. Sprawdźmy, z jakich pierwiastków zbudowane są białka. W tym celu wykorzystamy jajko, a raczej to, co znajdziemy w środku. Do doświadczenia będzie nam potrzebne tylko białko, natomiast z żółtka możemy później zrobić kogel-mogel. Najpierw odrobinę białka jaja kurzego umieszczam w probówce. Następnie probówkę ogrzewamy w płomieniu palnika. Jedliście kiedyś jajecznicę z probówki? Chyba za dużo tego białka brałem, nie? Jajecznica gotowa. Co my tutaj mamy? W probówce pojawił się czarny osad, a wyżej, na ściankach probówki, widać kropelki wody. Czarny osad na dnie probówki świadczy o obecności węgla w strukturze białka. Dodatkowo krople na ściankach probówki świadczą o obecności w cząstkach białka zarówno wodoru, jak i tlenu. Zatem mamy węgiel, wodór i tlen. Poza tymi trzema pierwiastkami, które udało nam się zidentyfikować, innymi pierwiastkami budulcowymi są na przykład azot, siarka czy fosfor. W trakcie ogrzewania probówki doszło do denaturacji białka, czyli nieodwracalnego procesu, który niszczy białko i sprawia, że nie może ono dalej pełnić swoich funkcji. Sprawdźmy teraz, jakie inne czynniki poza temperaturą powodują denaturację białka. Do kolejnego doświadczenia przygotowałem sobie 4 probówki z białkiem jaja kurzego, do których będę dolewał różnych substancji. I tak, mam tutaj na przykład stężony roztwór chlorku sodu, czyli po prostu zwykłej soli kuchennej, stężoną zasadę potasową, ponieważ jest to substancja bardzo żrąca, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu, kwas octowy, czyli po prostu ocet, alkohol etylowy, również w dużym stężeniu. No i mam jeszcze wodę destylowaną w tryskawce. Zacznijmy od roztworu chlorku sodu. Do drugiej probówki wleję teraz odrobinę zasady potasowej. Do kolejnej wlewam ocet. Do ostatniej probówki wlewam odrobinę alkoholu etylowego. We wszystkich probówkach można zauważyć pojawienie się białego osadu. Sprawdźmy, co się stanie, kiedy do każdej z tych probówek dolejemy trochę wody destylowanej. W probówkach z zasadą potasową, octem czy alkoholem etylowym pojawił się biały osad, który nie rozpuścił się po dodaniu wody. Tak więc w tych probówkach zaszedł proces denaturacji białka. W probówce z roztworem soli kuchennej nie zaszła denaturacja, tylko koagulacja, czyli proces wytrącania się białka. Proces ten jest odwracalny, bo jak mogliście zauważyć, po dodaniu wody biały osad znikł i powstał wodny roztwór białka. W jakich innych produktach możemy jeszcze znaleźć białko? Przygotowałem kilka różnych substancji, takich jak wełna, mięso drobiowe, ziemniak, włosy, pióra i na każdą z nich naniosę kilka kropel stężonego kwasu azotowego 5. Jako substancji wzorcowej użyję białka jaja kurzego, od którego też zacznę. Po chwili obserwujemy pojawienie się żółtego zabarwienia. Taka zmiana świadczy o obecności białka. Zobaczmy, czy taki sam efekt uzyskamy na innych badanych substancjach.
Jak mogliśmy zauważyć, w mięsie drobiowym, w piórach czy we włosach są obecne białka. Tylko na powierzchni ziemniaka nie pojawił się żółty osad. Białka to drugi film z serii o składnikach żywności. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka o tłuszczach, na pewno znajdziecie go na naszym kanale. Jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz zasubskrybowania naszego kanału. Zachęcam też do odwiedzania naszych profili na Facebooku oraz Instagramie oraz czytania naszego bloga na stronie internetowej. Trzymajcie się, do zobaczenia!